Historia kolei w Kokoszkach zaczyna się w zasadzie pod koniec XIX wieku. Powstają pierwsze koncepcje prowadzenia jakiejś kolei na zachód Gdańska, na gdańskie wyżyny. Wraca się do niej około roku 1905 i sytuację mamy taką, że najważniejszym powodem dla budowy kolei przez Kokoszki są okoliczne cegielnie. W Klukowie, w Firodze, w Pysewie, w Matarni. Tutaj mamy rejon przyszłej stacji. Plany budowy kolei, pierwszej kolei to była ta kokoszkowska. Trwają, prace nad tym trwają kilka lat. Budowa rozpoczyna się około w 1911 roku, kończy w 1914. Jest to kolej z Wrzeszcza do Starej Piły, biegnie przez Brętowo, Kiełpinek, Kokoszki, Leśno do Starej Piły. Pierwszy rozkład jazdy, to jest jeden z pierwszych, bo ten jest ważny, od 1 czerwca, kolej została otwarta w maju. Przez Kokoszki przejeżdżały wtedy 4 pary pociągów dziennie. 4 pociągi z Wrzeszcza do Starej Piły i 4 ze Starej Piły do Wrzeszcza. I to było dość dużo jak na tamte czasy. Z tym, że niestety w 1914 roku wybuchła I wojna światowa i już wkrótce liczbę pociągów ograniczono. Liczba pociągów spadła do 2 par na dobę i ten stan zachował się do końca I wojny światowej. Kiedy to po wojnie odrodziła się Polska i nastąpiło powstanie wolnego miasta Gdańska. No, kolej została przecięta granicą. Tutaj mamy granicę między Polską a wolnym miastem Gdańsk. Linia została przecięta w ten sposób, że Kiełpinek znalazł się po stronie gdańskiej, Kokoszki po stronie polskiej, w związku z czym na obu stacjach odbywała się kontrola celna i odprawa graniczna. Obywatele gdańscy niekoniecznie musieli posiadać paszporty, urzędnicy również, no, ale było trudniej. Przy czym Gdańsk średnio dogadywał się z Polską w kwestii komunikacji kolejowej, szczególnie tej do portu, co było dla Polski bardzo ważne, więc postanowiono ominąć miasto Gdańsk i wybudować kolej z Kokoszek do Gdyni. To jest fragment dość bliski stacji Kokoszki. Tak? Stacja Kokoszki byłaby gdzieś tutaj. Tu by przebiegała dzisiejsza ulica Nowatorów. W ten sposób szła kolej do Wrzeszcza. Tu wybudowano kolej do Gdyni. Przy czym ciekawostka, przecinała ona wówczas dwie kolejki cegielniane. Jedną do cegielni w Kokoszkach, drugą do cegielni w Matarni. Tutaj wybudowano wiadukt. Tu było krzyżowanie w jednym poziomie. Nie zachowały się żadne ślady akurat tego krzyżowania. Szkoda, ten wiadukt się zachował, później go zobaczymy na zdjęciu. Do Kokoszek do Gdyni otwarcie na kolej budowano dość szybko. Otwarcie nastąpiło w listopadzie 21 roku. Pociągi mogły jechać na linii z Kokoszek do Gdyni 25 km na godzinę. Dzisiaj na istniejącym odcinku tej trasy między Firogą a Osową maksymalnie można jechać 20 km na godzinę, bo jest w złym stanie. Także można sobie wyobrazić, jak szybko budowano tą linię i tak interwencyjnie. Była zresztą w pewnym sensie tymczasowa, bo później powstała magistrala węglowa. Zachowała się nam z otwarcia kolei w 21 roku do Gdyni. Taka ilustracja, to jest dworzec w Kokoszkach. Oficjalne uroczystości otwarcia były oczywiście w Gdyni, natomiast cała oficjałka, przedstawiciele rządu w Kokoszkach przesiadali się na pociąg, który ich zawiózł do Warszawy. Przez Kartuzy. To jest rok 38.
widzimy w porównaniu do poprzedniej mapki, mamy linię kolejową, stację w Kokoszkach, tu jest wiadukt nad ulicą Maszynową, tu jest wiadukt w ciągu ulicy Bysewskiej, tu mamy ulicę Kartuską, tutaj mamy ulicę Cementowa, to jest dzisiejsza, a tutaj Banińska. Ulicy Nowatorów jeszcze nie ma. Linia biegnie tutaj do Wrzeszcza, tu skręca do Gdyni. W tym czasie znowu już kursowało więcej pociągów, nawet do 10 na dobę. Także ruch był spory, było względnie spokojnie. Tu mamy rozkład, dużo jest tych pociągów z różnymi przesiadkami, połączenia. No i są to niestety ostatnie nieczasy spokoju. W zasadzie w 1939 roku to jest rozkład jazdy ważny na lato 39, czyli w zasadzie jego ważność skończyła się z dniem 1 września, kiedy rozpoczęła się wojna. W Kokoszkach pierwsze pociski spadły, o ile dobrze pamiętam, około 4.50. Polscy celnicy wysadzili wiadukt łączący dzisiejsze ulice Dojazdową i Osiedlową. W tej chwili tam jest zasypany ten przekop kolei, jest tak zrobiony przejazd, to od bodajże roku. Ale wcześniej był tam wiadukt podobny do tego wiaduktu, na przykład do wiaduktu Weissera znanego. Tak? Mniej więcej taka sama konstrukcja. I został on w 1939 roku wysadzony przez polskich celników, żeby zablokować Niemcom z Gdańska możliwość przejazdu koleją, tak, na teren Polski. Walki, jak wiemy, nie trwały długo, szczególnie na tym obszarze. Korytarz pomorski był dość wąski i zaatakowany z dwóch stron. Także ruch kolejowy został wznowiony już w październiku. No i przyjeżdżali między innymi tacy smutni panowie, którzy założyli najpierw obóz jeniecki, a później podobóz Stutthofu, właśnie w pobliżu stacji, na dzisiejszych terenach mniej więcej magazynów, tak, tam jest fabryka jakaś. Staram się nie wymieniać nazw. Są też, ale nie tylko to spotkało w czasie wojny Kokoszki, bo oczywiście Niemcy planowali sobie rozbudowę przejętych miast, powiedzmy taką architekturę narodowo-socjalistyczną, dużą przestrzeń. Było parę takich pomysłów dla Gdańska. Załapały się też Kokoszki na ten temat. To jest taki odrys z jednego z zachowanych rysunków. Wszystkie te ciemniejsze obszary to jest planowana zabudowa mieszkaniowa. Jest jej dość sporo. Linia do Gdyni zaplanowana była do likwidacji, a z Osowej planowano poprowadzić linię przez Bysewo. Tutaj przecięcie terenów dzisiejszego lotniska z drugiej strony, tak, przez Bysewo i wejście od strony zachodniej do Kokoszy. Oczywiście Niemcom nie starczyło ani czasu, ani pieniędzy, żeby w ogóle nawet próbować cokolwiek realizować w tym temacie. Może to i dobrze, a może nie. Za to udało mi się zmienić nazwy. Kokoszki zmieniono na Burggraben w 1943 roku. Okoliczne miejscowości również, Bysewo na Bastenhagen, tutaj Czaple na Szawern. I te nazwy funkcjonowały do roku 1945, kiedy przyszli nasi wyzwoliciele ze wschodu. Widzę, podoba się. I tak, Kokoszki zostały wyzwolone kilka dni wcześniej niż sam Gdańsk, kilkanaście, w marcu 1945 roku. No i przy okazji tego został zniszczony wiadukt ten w ciągu dzisiejszej ulicy Nowatorów. W związku z czym ruch kolejowy po raz kolejny został przerwany. Zniszczone zostały też wiadukty linii kolejowej do Wrzeszcza. To jest mapa gospodarcza PKP z inwentaryzacji z 1946 roku. To takie niewyraźne oznaczenie, że w Kokoszkach nadal są cegielnie. Linia do Wrzeszcza jest urwana, linia do Gdyni względnie przejezdna.
chociaż udrożnienie trwało. Tak, dopiero w 1946 roku jeździły pociągi między Ossową a Kokoszkami, ale nie można było dojechać dalej na zachód, bo nie był odbudowany most w Starej Pile nad Radunią. Tej odbudowy dokonano dopiero w roku 1950 i dopiero wtedy można było z Kokoszek znowu pojechać do Żukowa, Dzierżążna, do Kartuz. Lata 50. to także w końcu pomysł odbudowy kolei do Wrzeszcza. Najpierw jeszcze rozebrano nam w 1946 roku to, co zostało z linii Wrzeszcz-Kokoszki. A potem zaczęto walczyć o odbudowę. Walczono dosyć długo. To jest fragment bardzo sporego opracowania z konkretnymi planami, z projektami odbudowy wiaduktów, z analizami finansowymi. Cała koncepcja powędrowała do Warszawy, gdzie niestety w 1961 roku stwierdzono, że brak ogólnej koncepcji zagospodarowania Gdańska i okolic jest powodem odrzucenia koncepcji odbudowy. Linia nie została odbudowana tak, jak myślano, tak jak o to walczono. Temat znika z mediów, był bardzo medialny zresztą. I mamy ciszę przez jakiś czas do pogranicza lat 60. i 70. Proszę, co my tu mamy? Zakłady mięsne w Gdańsku proszą o wybudowanie bocznicy z Kokoszek do Kiełpinka. Do tuczarni w Kiełpinku, skąd mieli zamiar przywozić mięsko. I już wtedy zaczynają się też bardzo dużo artykułów o tym, że warto odbudować linię do Wrzeszcza. Tak? Kokoszki pozostają w tym stanie, że mają połączenie z Kartuzami, mają połączenie z Gdynią, nie mają połączenia z Wrzeszczem. I pojawiają się te same argumenty, które pojawiały się na początku XX wieku. Materiały budowlane, bo zaczyna się budowa kombinatu, fabryki domów. Żywność, lepszy przepływ ludzi, przepływ pracowników, lepsza integracja okolic Gdańska z samym Gdańskiem. Ale przy okazji powstaje też lotnisko, a w związku z budową lotniska tracimy w Kokoszkach możliwość dojechania do Gdyni, do Ossowej, i jednocześnie wkrótce zostaje tak, do stacji Ossowa nie będzie można już dojechać. Tak, 73. To jest 73 rok. 73 rok, kiedy zaczyna się już mocno pracę nad pasem startowym lotniska w Gdańsku. Wkrótce, na temat akurat tego notki nie znalazłem, jest miesiąc później wstrzymano w ogóle ruch pasażerski także do Kartuz. PKP stwierdziło, że wystarczy, że będzie to bocznica towarowa. Na co się bardzo mocno uskarżały władze ówczesne i fabryki domów, bo po prostu mieli wielu pracowników z Kartuz. Musieli dla nich organizować dodatkowy transport, własne autokary. A w prasie walka trwa. Szczególnie w przypadku pana Janusza Kowalskiego, który pisał wiele artykułów na temat konieczności odbudowy. Szczególnie, że były plany, tutaj mamy napisane zachodnia SKM, były plany rozbudowy SKM i właśnie między innymi po śladzie dawnej linii Wrzeszcz-Kokoszki. I tu proszę zwrócić uwagę, to jest prawie przebieg dzisiejszej do lotniska, to jest przebieg dzisiejszej SKM, PKM, omijającej Kokoszki. No, Janusz Kowalski proponował jeszcze stworzenie takiego połączenia, żeby można było i z Kokoszek na lotnisko pojechać.